Pierwsze wyzwania, 29 do 22. Jak się czujecie po tym meczu? No pierwsze koty za płoty i cieszymy się, że dwa punkty dopisane do tabeli. Pierwsze dwa i mamy nadzieję, że zawsze będą dwa. Dobry prognostyk przed kolejnymi spotkaniami? Oczywiście zawsze zwycięstwa napawają dobrym samopoczuciem i to jakoś dobrze wróży na przyszłość i myślę, że z każdym meczem będziemy miały dwa punkty i będziemy wygrywały. W pierwszej połowie popełniliście dużo błędów. Co chcecie poprawić w kolejnych meczach? No na pewno chciałybyśmy wyeliminować te wszystkie błędy, nie grać tak nerwowo do pewnej piłki, bez głupich strat, no i z tego będą bramki, z tego będzie zwycięstwo. Dzisiejszy wynik bardzo dobry, 29 do 22. W pierwszej połowie popełniło się dużo błędów, ale zakończyło się to dobrze i to dobrze prognozuję przed kolejnymi spotkaniami. Jak oceniasz przebieg dzisiejszego meczu? No, szczerze mówiąc, to spodziewałyśmy się, że będzie to mniej więcej tak wyglądało. Dużo dziewczyn debiutowało w Ekstraklasie tak naprawdę i na pewno troszkę nerwy je zżarły, tak mówiąc kolokwialnie, ale myślę, że z dnia na dzień, z meczu na mecz będzie wyglądało to coraz lepiej, że te fragmenty dobrej gry będą coraz dłuższe i coraz szybciej będziemy w stanie wskoczyć na swój poziom. No właśnie, widać entuzjazm w waszej grze przed spotkaniem, po meczu. Czujecie się na siłach, aby powtórzyć sukces? Znaczy może za szybko, żeby się deklarować aż na takie wielkie cele. Wiadomo, że my będziemy walczyć o złoty medal, ale jak to będzie wyglądało, no to zobaczymy w przyszłości. Myślę, że potencjał ludzki jest, także będziemy walczyły, będziemy mocno trenowały i robiły wszystko, aby faktycznie to złoty medal został w Gdyni. Ale rywal, przyznasz, nie był dzisiaj zbyt wymagający. Co chcecie poprawić w kolejnych spotkaniach? Na pewno środek obrony jest jeszcze do poprawienia, współpraca w obronie głównie, no i atak pozycyjny, bo jednak najwięcej bramek rzuciłyśmy, wydaje mi się, z kontrataku, a nie zawsze da się wyprowadzić ten szybki atak i myślę, że duże rezerwy leżą w ataku pozycyjnym również. Co jest waszą najmocniejszą stroną? No na dzień dzisiejszy, no to chyba bramkarki i kontratak, to myślę, że tym elementem jesteśmy w stanie zagrozić każdemu.